zarówno w usłyszymy i my zobaczymy, mamy to szczęście, zobaczymy na tej scenie. Dzisiaj audycja Scena i Sława, tak jak Paweł powiedział, zawitała do Paczkowa. Przypomnę Państwu tylko, że 24. Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Telepaczków 2019 trwają od piątku. Pierwszy koncert piątkowy rozpoczął się o godzinie bodajże 19. Przepiękny koncert Arka Zabińskiego w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie oraz Mountain Spirit. Wczoraj trwały tutaj, można powiedzieć, szranki konkury stawały zespoły oraz wokaliści w konkursie właśnie 24. Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych Telepaczków 2019. No i co ciekawe, jury postanowiło wyróżnić 5 wykonawców, którzy wzięli udział w tej rywalizacji, i tych 5 wykonawców w kolejności na razie przypadkowej usłyszymy w koncercie laureatów. Po występie ostatniego z laureatów nastąpi wręczenie nagród, które oczywiście też będziemy dla Państwa transmitować. No to ruszajmy tę muzyczną podróż, bo ona jest jednak najważniejsza. A tę muzyczną podróż dzisiaj rozpocznie zespół, który można powiedzieć, że nas jako jurorów zaskoczył. Zespół Indigo Child z Opola. Przywitajcie i brawo. Thank you.
Lidia na szybko skręciła sobie skład muzyczny, który zagra zaakompaniuje jej w pierwszym utworze, ale drugi utwór, szanowni Państwo, to będzie naprawdę ogromne wyzwanie, dlatego że Julia zaśpiewa a cappella i to wcale nie łatwo piosenkę, dlatego że z repertuaru osoby, która stawiała tutaj pierwsze kroki, właśnie na scenie Grabaszkowa, Doroty Osińskiej. Jest to dość odważne, co Julia zrobi, ale naprawdę bardzo ładne. Proszę mi powiedzieć. Docenione przez jurorów oczywiście. Przed Państwem zatem już teraz. Julia Janiczek, wielkie brawa. Poczułam, którego dnia
sercu, słońce wciąż świeci. Czemu pragnę każdego dnia, żeby zjawił się wreszcie ktoś trzeci? Śni do rozpieszczania.
Że rozumiesz bez wielkich słów,
dobry wieczór Paszku w Gieraz Boże. Werdyktu jury na tego ogłoszenia dokona nie kto inny, jak przewodniczący Rafał Nosa. Przetrzymaliśmy Państwa w dość dużej niepewności i dość długo. Jury 24. ogólnopolskich prezentacji muzycznych Tere Paszków 2019 w składzie. Rafał Nosar, Waldemar Raczniewski, Maciej Wierszyc, Tomasz Żelaśkiewicz po niesamowicie burzliwych naradach, które trwały aż 15 minut. Ustaliło, co następuje. Po pierwsze, pochwalić organizatorów za wyjątkową odwagę oraz zmianę regulaminu konkursu, który w tym roku skupił się na wykonaniach zespołów oraz wokalistów bez podkładów muzycznych. Wierzymy, iż namawianie młodych ludzi do występów na żywo będzie miało w konsekwencji bardzo pozytywny wpływ na ich twórczość w przyszłości. Po drugie, w związku z osobliwym umiejscowieniem 24. ogólnopolskiej prezentacji muzycznych Tere Paszków auli zespołu szkół w Paczkowie na trzecim piętrze sugerujemy, aby pomyśleć o montażu windy elewacyjnej, co na pewno przypadnie do gustu obsługi technicznej. Jury pragnie zaznaczyć, że charakter piosenek zaprezentowanych w konkursie był bardzo różnorodny, co jedynie potwierdza, że młodzi ludzie aktualnie poszukują własnych dróg muzycznych oraz różnych form rozwoju artystycznego. Jury podczas obrad nie odniosło żadnego uszczerbku na zdrowiu i z wielką przyjemnością pragnie wręczyć następujące nagrody. Nagroda specjalna za krzewienie kultury harcerskiej dla zespołu Perspektywa z Nekisy. Zbliżyliśmy się do trzeciej nagrody i uwaga, trzecią nagrodę za wyjątkową radość i pasję chcielibyśmy przyznać w tym roku kuchni Małgorzaty z miejscowości Sady. Nasze laury
chciałbym dodać, że nagrodę specjalną Radia Opole w postaci 8-godzinnej sesji nagraniowej z profesjonalnym miksem, z profesjonalną obsługą techniczną otrzymała Radia Wybra. Jako natomiast spotykamy się w Radiu Opole z Marcinem, naszym kolegą, który właśnie produkuje, tak ładne słowo jest, na antenę Radia Opole ten koncert, zatem spotkamy się. I być może już Państwo wiedzą już się, co o niektórym wyjaśniło, kto w tym roku wygrał festiwal. Pierwsze miejsce, 24. ogólnopolskiej prezentacji muzycznej Terepaszka 2019 w tym roku wędruje do grupy Indigo Child z Opola. Właśnie, że też zaskoczyliśmy Państwa kolejnym jeszcze na występu w koncercie laureatów, więc można było do samego końca domyślać się, któż to otrzyma wyróżnienie, któż otrzyma trzecie miejsce, któż otrzyma drugie miejsce, a kto będzie mógł się pochwalić byciem laureatem pierwszej nagrody. Jeszcze kończąc odczytanie werdyktu, jury pragnie podziękować Dariuszowi Pukowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Terepaczkowa za klimat, który stworzyli po raz 24, wierząc, iż w przyszłym roku spotkamy się podczas jubileuszowych 25. ogólnopolskich prezentacji muzycznych Terepaczki 2020.